witam serdecznie na konferencji prasowej. Mecz Astoria Bydgoszcz Rosa Radom. Astoria Bydgoszcz przegrywa z Rosą Radom 63-73. Są z nami przedstawiciele obydwu klubów. W zespołu gości jest z nami trener pan Karol Gutkowski oraz zawodnik Filip Zygzuła. Po stronie Astorii Bydgoszcz trener Przemysław Gierszewski i Sebastian Lajdych. Najpierw poproszę o meczową opinię trenera gości. Witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry tydzień ze sobą treningowy. Mimo że mamy duże problemy z kontuzjami, mamy ograniczoną rotację zawodników, to ta dziesiątka, co była dzisiaj w Bydgoszczy, przepracowała ze sobą bardzo dobry tydzień. Po słabych występach z Prudnikiem i z Siedlcami u siebie wzięliśmy się troszeczkę w garść i chcieliśmy dzisiaj przede wszystkim zagrać w Bydgoszczy bardzo agresywnie i bardzo ambitnie. Skupialiśmy się przede wszystkim na własnej drużynie. I dzisiaj jako drużyna funkcjonowaliśmy bardzo dobrze. Uważam, że byliśmy bardzo agresywni, nie pozwalaliśmy przeciwnikowi na łatwe rzuty. I dzisiaj ta rotacja 9 zawodników w mojej drużynie przyniosła efekt w postaci zwycięstwa. Dziękuję. Spodziewaliśmy się, że to będzie mecz walki. Astoria ma bardzo silnie fizycznych zawodników. Ale wygraliśmy sercem i zaangażowaniem, pomimo że nasi dwaj podstawowi wysocy zawodnicy złapali szybko faulę, po 15 minut grali to ambicją i determinacją. Tylko 6 zbiórkami przegraliśmy. Dziękuję. Czy kilka zdań na temat meczu? Tak jak tutaj i powiedział, to niestety u nas troszeczkę na pewno trochę zabrakło tej agresywności w ataku, tym czym właśnie drużyna z Radomia wygrała dzisiejsze to spotkanie. Nie wiem, czy to było spowodowane, bardzo uczulałem przed meczem, że tak będzie wyglądało to spotkanie, że tego trzeba się spodziewać. Myślę, że chłopacy trochę jednak źle do tego spotkania podeszli i pierwsza remisowa praktycznie kwarta, druga nam drużyna z Radomia odjechała, no już ciężko było przy tak agresywnym obronie i przy tak agresywnym graniu drużyny zależne po prostu dogonić i jeszcze powiedzmy to spotkanie wygrać. No, może troszeczkę zawiodła nas skuteczność i rzutów, bo jednak tylko 36% z gry to jest zdecydowanie za mało, przede wszystkim bardziej na swojej sali. No i niecelne 15 rzutów wolnych też swoje do tego zrobiło, stąd taki wynik. Dziękuję. Sebastian, przekazuję na temat. Właściwie zostało wszystko tutaj powiedziane. Na pewno jedno z naszych założeń było, że mieliśmy grać agresywnie w obronie, a tak jak w meczu było widać, no to chyba raczej w odwrotną stronę to poszło i zawodnicy z drużyny z Radomia tak grali agresywnie, były problemy z dostarczaniem tych piłek. Co prawda wygraliśmy zbiórkę, mieliśmy przewagę fizyczną pod koszem. Moim zdaniem no, do końca tego nie wykorzystaliśmy. To na pewno też patrząc po statystykach, że to osobiste, no fatalnie to po prostu wyglądało. No i pozostaje mi nic innego jak pogratulować drużynie z Radomia, bo naprawdę zagrali tutaj fenomenalne zawody. Chłopacy nie mieli tutaj nic do stracenia, po prostu wyszli się bili i mecz się skończył jak się skończył. No, na pewno będzie trzeba wyciągnąć z tego wnioski i jeszcze dużo popracować, jak myślimy o play-offach. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Ja miał pytanie do naszego trenera. Czy nie ma pan troszeczkę wrażenia, że pana zawodnicy przeszli obok tego meczu, wiedząc, że Rytar będzie grał w dużym osłabieniu do zawodników ze Ekstraklasy? Czy nie, obok nie mogę tego powiedzieć, bo na pewno nie położyliśmy się, nie przybraliśmy tutaj, nie liczyli stoman, tylko cały czas była walka praktycznie od drugiej kwarty, kosz za kosz, gdzie ta druga kwarta po prostu tak naprawdę ustawiła spotkanie. No jedynie skuteczność, tak? Rzuty były oddawane po prostu no, już z trudnych pozycji, gdzie naprawdę drużyna zadała bardzo dobrze broniła i stąd może po prostu brak tej skuteczności, także na pewno nie będę tutaj w stanie powiedzieć, że wszystkie było skuteczne. Dziękuję. Kolejne pytanie? Nie ma więcej pytań? Dziękuję. Dziękuję bardzo.